Według założeń kandydatów szybka kolej miejska miałaby bezpośrednio połączyć osiedle Południe z pozostałą częścią miasta. W ciągu 10 minut z Południa można by już dojechać do całej strefy przemysłowej, a końcowy przystanek, tak jak mówię, byłby tam, gdzie będzie budowane to wielkie centrum logistyczne. Jak podkreśla kandydat na prezydenta, utworzenie w mieście szybkiej kolei miejskiej usprawniłoby ruch na drogach, a do jej utworzenia należałoby wykorzystać istniejącą już infrastrukturę. Mamy tory przez całe miasto i wcale nie trzeba, że tak powiem, budować jakiejś utopii z jakimiś tramwajami i tak dalej, co wiadomo jest nierealne w naszym mieście. Natomiast wykorzystując te tory, które mamy już przez całe miasto, możemy tymi torami właśnie taką szybką kolej miejską poprowadzić. Jak twierdzą kandydaci, utworzenie szybkiej kolei miejskiej na terenie Radomia nie byłoby trudnym zadaniem, a do jego realizacji trzeba będzie spełnić dwa warunki. Potrzebne jest porozumienie z PKP w tej sprawie i potrzebna jest jedna krótka bocznica kolejowa za przystankiem na osiedlu Południe. To jest bardzo proste do zrealizowania i szybka kolej miejska jest bardzo prosta w ciągu jednej kadencji prezydentury i przyszłej Rady Miejskiej jest do zrealizowania. Podczas konferencji prasowej poruszona została również kwestia parkingu w mieście. Według zapowiedzi na każdym radomskim osiedlu miałby powstać jeden wielopoziomowy parking. Miasto może w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi takie parkingi budować. Kandydaci do Rady Miejskiej z KWW Zjednoczeni dla Radomia chcą również, aby nad zalewem Borki powstało centrum rozrywkowe, a na terenie miasta pojawiły się ogrodzone miejsca przeznaczone do wyprowadzania psów.